Cześć, dzisiaj na Popraw Koronę Nowa Rzeczywistość w Praktyce goszczę Paulinę Podolską, która na co dzień pomaga pracodawcom i pracownikom w różnego rodzaju procesach. Dzień dobry, Paulina, dziękuję Ci, że jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, a bardzo dziękuję, że zaprosiłaś mnie do tego wspaniałego programu swojego. Dzięki. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch sprawach, mianowicie o tym, jak taki dobry, taki w ogóle jest sposób zwalniać pracowników oraz jak spowodować, żeby ta osoba zwalniana czuła się dobrze. Bo generalnie w gruncie rzeczy chodzi o to, żebyśmy w różnych tych zmianach, które nas w życiu spotykają, po prostu czuli się dobrze i zrobili wszystko, co możemy, żeby właśnie czuć się dobrze. Czy Ty, Paulina, teraz, w tej dobie koronawirusa, spotykasz się w ogóle z takimi przypadkami, że zwracają się na przykład do Ciebie czy to Twoi klienci, czy może pracownicy z takimi zagadnieniami właśnie? Ja tak sobie myślę, że to jest w ogóle sam temat zwolnień zawsze budzi duże kontrowersje. Zarówno jest to trudny moment dla pracodawców czy menadżerów, którzy się będą musieli zmierzyć z tym zadaniem, jak i pracowników, którzy generalnie nikt nie chciałby być zwolniony. To jest rzecz, o której nie chcemy myśleć i generalnie dotychczasowe 10 lat pozwalało o tym nie myśleć, bo faktycznie liczba tych zwolnień była bardzo niewielka z moich obserwacji, więc jest to temat na pewno bardzo kontrowersyjny, na pewno. Natomiast jeśli mówimy o tym, jakie zachowania w tej chwili panują, to myślę, że jestem, powiedzmy, taka zdziwiona, bo to jest taki moment, kiedy z jednej strony widzę bardzo fajne postawy niektórych pracodawców i menadżerów, a z drugiej strony widzę wręcz odwrotne, takie puste deklaracje, powiedziałabym, firm, które starały się zatrudnić najlepszych kandydatów, deklarując, że są firmami, które skupiają się na budowaniu naprawdę najbardziej wartościowego kapitału ludzkiego. Natomiast sposób, w jaki żegnają się z tymi pracownikami, pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Ostatnie moje lata to jest jedna wielka walka o potencjał pracowniczy, który chcieliśmy ściągnąć do firm jak najlepszy. Firma, budując przepiękną politykę employer brandingową, pokazywały, jak ważny jest dla nich ten pracownik, jaki kapitał budują. No i moment, kiedy ich pozyskały, super, to się wszystko świetnie sprawdzało i faktycznie te deklaracje były realne. Natomiast teraz nastała sytuacja, kiedy te zachowanie, a deklaracje jest trochę inne, bo sposób zwalniania pracowników zgoła odbiega od takiego, powiedziałaś, dobrego zwalniania, a to nawet do dobrego to jeszcze jest bardzo daleko. Właśnie. I co ty konkretnego zauważyłaś, powiedz proszę? Masz jakieś konkretne... Zauważyłam masę sfrustrowanych pracowników, bo tak trzeba to nazwać. Myślę, że ten moment zwalniania jest trudne dla pracownika bardzo, tym bardziej, że pracuje z pełnym oddaniem dla firmy przez 4 lata na przykład i zostaje podziękowana mu forma współpracy na naprawdę bez jakiejś komunikacji dobrej, ale to też zaraz o tym chciałabym opowiedzieć. Więc tutaj widzę to duże rozgoryczenie u pracowników i o tym trzeba sobie powiedzieć, bo ci kandydaci właśnie do nas trafiają, mówię do nas, do Enterroom, gdzie proszą o konsultacje, o określenie pewnych mocnych stron, o te rzeczy, które faktycznie byłyby w stanie pozwolić im iść dalej, bo tego oni teraz potrzebują tak naprawdę. A z drugiej strony rozumiem też tych pracodawców i menadżerów, którzy do końca nie byli przygotowani na taką sytuację. Okazuje się, że mamy menadżerów, którzy nigdy do czynienia nie mieli ze zwalnianiem. I tutaj ja stworzyłam dwa. Co zrobić? I co zrobić, powiedz? Co sytuacji? Zrobić właśnie? Po pierwsze, myślę, że firmy nie do końca czasem przygotowują i pomagają menadżerom wieść te złe wieści, tak bym to nazwała, czyli nie pomagają im przygotować tego procesu zwolnienia. No, to jest, myślę, trochę tak, jakby, ktoś teraz z miejsca poprosił mnie, żebym wstała i przebiegła maraton, a nigdy tego nie robiła. I tylko wiecie, przysłowiowe poklepanie po plecach, Paulina, ty dasz radę, z wszystkim sobie świetnie radzisz, na pewno z tym też sobie poradzisz. No i ja zostaję z tym realnie sama, wiem, że muszę zwolnić, bo taka jest decyzja, ona na pewno ma jakieś uwarunkowania ekonomiczne, no na pewno jest przemyślaną decyzją, natomiast finalnie to ja muszę się zmierzyć z reakcjami emocjonalnymi tego pracownika, często to ja bezpośrednio współpracuję z tym pracownikiem, często to jest niestety najbardziej przykra sytuacja, ja się nie do końca zgadzam z decyzją. Wyobraźmy sobie, Paulina, że jesteśmy w sytuacji małego przedsiębiorcy. Tak. Jesteśmy w małym mieście, 20-tysięcznym, prowadzę biznes,
zatrudniam 4-5 osób. W tej chwili ten biznes jest zamknięty z powodu koronawirusa. Muszę się z tymi osobami pożegnać. Jak to zrobić, żeby móc spojrzeć im w oczy, kiedy miniemy się na chodniku albo będziemy stać w kolejce po pieczywo? No to jest właśnie najtrudniejsze, myślę, po czym poznać, że zrobiłem to dobrze. To właśnie to, że chodzę prosto z podniesioną głową i nie mam wewnętrznego poczucia wstydu, bo myślę, że te sumienie to jest coś okropnego i każdy z nas je ma i myślę, że jeden mniejszy, drugie większe, ale faktycznie z tym trzeba sobie poradzić. Wiesz co, myślę, że fajny będzie przykład mojego klienta, bo pracuję z różnej wielkości firmami. To jest akurat niewielka firma, która faktycznie współpracowałam z nią, pozyskując tych najlepszych, powiedzmy, fachowców z rynku. No niestety koronawirus absolutnie spowodował duże tąpnięcie. No i tutaj klient niestety nie zachował się fajnie i też o tym trzeba powiedzieć. W sensie zwolnił, jak to sam określił po telefonie, nieludzko i wewnętrznie się z tym bardzo źle czuł. Zadzwonił do mnie, bo miał takie refleksje właśnie wstając rano, że co mogę jeszcze w tym momencie zrobić, żeby to moje samopoczucie w jakiś sposób poprawić. A w jaki sposób zwolnił? Możesz powiedzieć? Zwolnił bardzo na zimno, bardzo na chłodno, informując tylko po prostu, że od dnia tego i tego nie będziemy razem pracować. Nie wdawał się w żadne emocje, nie zrobił tego też bezpośrednio, bo już niestety firma była generalnie niefunkcjonująca w trybie takim rzeczywistym. Więc ta forma też absolutnie dużo pozostawała do życzenia. Zadzwonił do mnie i zapytał się, czy to już jest za późno, czy on jeszcze na tym etapie minął, myślę, tydzień, niecałe 2 tygodnie minęło od całej tej sytuacji. Czy możemy jeszcze coś zrobić? To też jest fajne, jak trzeba coś naprawiać, to nie czy mogę, tylko czy możemy. I mając z tyłu głowy te właśnie małe choćby biznesy, ale i duże firmy, co zrobić? Co możemy zrobić? Punkt pierwszy pracodawcy na razie. Pierwsza rzecz to komunikacja szczera. Ludzie lubią rozumieć, co się dzieje tak naprawdę, dlaczego są zwolnieni, jaka jest sytuacja, więc myślę, że ta komunikacja bezpośrednia i taka szczera jest naprawdę kluczem do tego, żeby oni mogli tą informację przełknąć i faktycznie nie odnieść jej do siebie. Niestety, ale tutaj konsekwencjami zwolnienia jest to, że mocno spada poczucie własnej wartości każdego zwolnionego pracownika. I to, czy to byłby, nie wiem, dyrektor na bardzo wysokim stanowisku, czy to jest, nie wiem, powiedziałabym pierwszy sprzedawca. Na przykład. Każdy z nas tak samo ten proces gdzieś przerabia wewnętrznie. Więc takie poczucie jasnej, uczciwej rozmowy pracodawcy z tym pracownikiem jest na pewno kluczowe. To jest pierwsza rzecz. Więc pierwsza rada dla niego, proszę wziąć telefon, zadzwonić do tego pracownika i uczciwie przeprosić, jak trzeba posypać głowę popiołem. Powiedzieć, byłem sfokusowany na ratowaniu biznesu. Naprawdę, to była dla mnie ekstremalna sytuacja. Nigdy wcześniej się z taką nie spotkałam. I teraz, kiedy te emocje opadły i powiedzmy, mam opanowaną sytuację, wróciło do mnie to, że faktycznie zachowałam się niewłaściwie i chciałbym to naprawić. Rzecz, prosty telefon, myślę, że ten pracownik i jego samopoczucie natychmiast poprawi się, tak, że nie został porzucony, że to nie jest tak, że coś z tym pracownikiem jest nie tak, bo niestety to jest to pytanie, które do mnie trafia. Czy ze mną coś jest nie tak? Mówię tutaj o pracownikach, którzy ponownie wrócili na rynek pracy. Co ja takiego zrobiłam, że zostałem zwolniony? Oni po prostu nie rozumieją. I to jest komunikacja bezpośrednia i szczera, bardzo dużo w ich głowie tak powiedzmy układa i daje nam taką możliwość trampoliny do wyskoczenia gdzieś dalej, tak? Czyli faktycznie czuję się mocna, czuję, że nie ja zawiodłam, tylko po prostu sytuacja i jestem gotowa do działania dalej. To była pierwsza rzecz, którą zaproponowałam jako nasze wspólne działanie. Drugą rzeczą, która też wspaniale zadziałała na takie poczucie i wzbudzenie tego poczucia własnej wartości u pracowników, było przygotowanie referencji. Czyli takie rzetelne przygotowanie referencji dla każdego z pracowników, nie tylko w formie papierowej, ale też w formie elektronicznej, czyli tutaj część z tych pracowników miała swoje profile na LinkedInie i one zostały po pierwsze poprawione, a po drugie te referencje takie naprawdę rzetelne zostały przygotowane w tych dwóch obszarach. Ten pracownik miał takie poczucie, że jest zaopiekowany. Czyli to trochę powinno wyglądać tak, jak rozumiem, jak Cię słucham, że pracodawca, który z tych powodów nie leżących po stronie pracownika, tylko z powodów ekonomicznych, z nim się rozstaje, to w drugim kroku powinien mu w jakiś sposób pomóc znaleźć nową pracę.
Po Dokładnie prostu. tak. Powinien zadbać o to, żeby on nie czuł się po prostu taki porzucony. Przepraszam za określenie, ale to jest takie odrzucenie, porzucenie, to są takie bardzo negatywne odczucia. Natomiast moment, kiedy on wyciąga rękę, mówi: przepraszam, muszę się z tobą rozstać, ale wiem, że zasługujesz na to, żeby pracować w dobrej firmie, ja ci w tym pomogę. Mhm. Niesamowite, jak widzę, jak to działa na tych pracowników, oni się naprawdę czują mocni. Oni, okej, straciłem pracę, to jest jakieś potknięcie, ale nawet mój pracodawca uważa, że zasługuje na to, żeby mieć dobrą pracę. I to jest niesamowite, taki powiedziałabym, doładowanie, ta energia wraca, jeszcze szczególnie jak trafi się na naprawdę dobrego konsultanta, który jest w stanie wyłapać te pozytywne cechy tego kandydata, jest w stanie czasem trochę go, powiedziałabym tak, dostosować do nowej rzeczywistości, czyli do nowych ofert, bo czasem jest tak, że zmieniają oni branżę, czyli tutaj wchodzi w grę jakaś takie przekwalifikowanie. Oglądałam na przykład taki reportaż w telewizji, w którym aktor na co dzień grający w serialu jest w tej chwili kurierem, tak? Także to też właśnie, tak, czasy są takie, że dzisiaj po prostu szukamy tego miejsca dla siebie, żeby no właśnie, żeby przeżyć, żeby czuć się lepiej, żeby czuć się potrzebnym i bez względu na to, gdzie w tej organizacji i w jakiej jesteśmy, czy w dużej, czy w małej, czy w dużym mieście, czy w małym mieście. No mam wrażenie, że też to, co mówisz, to są takie uniwersalne rady. Bardzo. To słuchaj, ja sobie tak pomyślałam, że to bez względu, jaki mam budżet, bo to też jest ważne, tak? Wiadomo, no firma jest w jakimś, powiedziałabym, trudnym... Czasami nie ma budżetu, po prostu. Czasami nie ma, ale umówmy się, że sam wykonanie samemu telefonu, tak? Posypanie głowy przysłowiowym popiołem, to nas nie kosztuje. Napisanie referencji to jest tylko nasz czas, tak? Konsultacja, super, jeśli stać nas na to. A myślę, że tutaj z perspektywy pracowników, jeśli miałabym coś powiedzieć, jak się nie zachowywać, to myślę, że gorsza w tym momencie jest rozpacz, no bo tutaj są fakty, które no nie zmienimy tej decyzji. Wiecie, to tak trochę wygląda, że jak popłaczę, to może się coś zmieni. No nie, nie zmieni. Myślę, że te rozpaczliwe tony nikomu nie pomogą, na pewno. Wiem, że to jest trudne, natomiast faktycznie myślę, że spokój nas tylko uratuje, ale mimo wszystko uważam, że tutaj dużo więcej kompetencji powinien mieć właśnie ten menadżer, który powinien potrafić dać negatywną informację zwrotną, taką, która nie spowoduje perturbacji u tego człowieka, czyli on wyjdzie zwolnieniem, ale no nie będzie miał ochoty skoczyć z mostu, przepraszam za określenie. Trochę mi kompetencje przypominają lekarzy, którzy komunikują o złych diagnozach. To jest taka też analogia i też jest niewielu lekarzy, którzy potrafią to zrobić dobrze, tak, że faktycznie my nie mamy pretensji do tego lekarza, tylko wewnętrznie dostaliśmy od niego jasny komunikat i tu też czytałam badania, jak reagują pacjenci, którzy dostają informacje o tym, że są jakoś śmiertelnie chorzy, no okazuje się, że dużo jest im prościej, kiedy ten lekarz weźmie na siebie ciężar, co dalej, czyli jeśli, nie wiem, dajemy mu informację, że okej, jesteś, nie wiem, masz taką chorobę, ale ja wiem, co zrobimy dalej, tak? Skupmy się na zadaniach, to jest najważniejsze, czyli żeby pracownik wychodząc nie miał takiego poczucia, i co teraz? Wziąłem tą paprotkę z tego biurka, wziąłem swój kartonik, wychodzę i ja nie mam planu, ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Ale w tej sytuacji, kiedy ja sobie zawsze ustalałam, że proces zwolnienia powinien być trochę jak mecz, gdzie zawodnicy grają i mamy szansę na żółtą i czerwoną kartkę, nie? To było cudowne, że pracownik dostaje, uwaga, mam żółtą i ustalamy plan naprawczy. No ale on już wie, że ten plan naprawczy albo zrealizuje, albo nie. Więc wtedy to zaskoczenie zwolnieniem jest dużo mniejsze, jeśli od żółtej do czerwonej kartki się nic nie zmieniło. Natomiast teraz mamy sytuację, że nie ma czasu na żółtą kartkę, od razu dostają czerwoną. I to jest moment, kiedy właśnie ten menadżer powinien wiedzieć, że ta osoba wykluczona, ja myślę, że ktoś, kto uprawiał sport, doskonale wie, co czuje człowiek, który dostaje czerwoną kartkę. On nawet nie może usiąść z swoimi kolegami z zespołu, to jest analogiczna sytuacja. On jest wyrzucany na trybuny, gdzie może z góry obserwować, jak się dalej toczy życie. I teraz co można zrobić, żeby on się poczuł lepiej? Dajmy mu zadania konkretne, co on ma zrobić, żeby faktycznie szybciej wrócić do gry. Może nie w tej drużynie, nie w tym zespole, ale w innym, w którym też się będzie dobrze czuł. A powiedz proszę, a jak samemu o siebie zadbać w tej sytuacji? Bo tutaj rozmawiamy o ogromnej roli tego właściciela firmy, no, który z racji tego, że no, już sam podjął decyzję, że chce prowadzić jakiś biznes, to odpowiedzialność za swojego pracownika w jakimś sensie wziął. No ale przecież jesteśmy
z dorosłymi ludźmi i też musimy zadbać o siebie, o swój komfort w takiej sytuacji. I co może zrobić osoba, która, no, która się mierzy z takim właśnie wyzwaniem? Po pierwsze, z czym ja się widzę i niestety, ale mimo wszystko częściej widzę to u kobiet, nie wiem, sama nią jestem i myślę, że też jestem dużo bardziej wrażliwsza i emocjonalna. Tendencję do, powiedzmy, odczuwania porażek, bo jakby nie było, to jest jakaś porażka dla każdego z nas, kiedy jesteśmy zwolnieni, odczuwamy to jako coś, co się nam nie udało, tak? Mm-hmm. My to trochę traktujemy, jakby ta porażka drobna była porażką życiową, czyli mamy takie poczucie, że upadamy i co teraz, tak? I trochę czekamy, co się zdarzy. I to jest, myślę, bardzo niefajna postawa. Trzeba po prostu spróbować to zwizualizować na drobną potknięcie, i na to, z czym mogę wstać, jak szybko mogę wstać i jak mogę zacząć działać. Bo musimy sobie powiedzieć, że szukanie pracy to jest proces teraz. To nie jest, że wyślę 3 CV i to będą akurat te miejsca. To tak nie działa. To jest proces, do którego trzeba się przygotować. Więc co ja polecam? Wiem, że to może trudne, ale zastanowienie się, czy ta porażka, ten upadek, to jest porażka życia, czy tylko drobne niepowodzenie, które jeszcze mnie wzmocni fizycznie, bo pokaże, że potrafię sobie radzić w trudnych sytuacjach, że właśnie wyjdzie ze mnie taka zawziętość, taka zadaniowość, taka motywacja dodatkowa. W tej samej konfrontacji, co nam pomoże, jakie właśnie zachowanie, jakiś właśnie... Czy jest to stres? Więc myślę, że tutaj dla każdego z nas to jest sytuacja stresująca, a więc no, metod na radzenie sobie ze stresem jest bardzo dużo i myślę, że tutaj każdy z nas ma inny temperament. Jeden zaczyna chichotać, drugi właśnie zaczyna płakać, trzeci mu się trzęsie cała broda. Praca to jest, jakby nie było, bardzo ważny element naszego życia, ale nie jest kluczowy, tak? Bo mamy gdzieś zwykle drugą nogę, na której na ten moment będziemy potrzebować się oprzeć i stanąć. No, kłopot mają te osoby, które no, żyją tylko dla pracy i dla nich tak naprawdę całym światem. Wówczas ciężko im odnaleźć tą drugą nogę, o której ja mówię i ich walka ze stresem jest trochę inna. Ja myślę, że to jest też tak, że to pokolenie Olu, które jest teraz, które na przykład zaczęło pracę w momencie takiego rynku, kiedy wszyscy zatrudniali, oni się nigdy nie mieli szansy zderzyć nawet z informacją, że został zwolniony, bo to też o tym trzeba sobie powiedzieć, że zwolnienia, to była ostatnia rzecz, z którą się mierzył menadżer, bo on walczył o to, żeby cały czas zatrudniać. I co jest ważne, po czym poznać, że zwolniłem dobrze, bo myślę, że to też jest ważne. Kiedy ja będę mógł ocenić, że ten proces przebiegł dobrze, to myślę, że tym takim wyznacznikiem jest to, że ja będę w stanie, jeśli na przykład moja firma wróci do świetnej kondycji finansowej, to ja bym chciała mieć możliwość zadzwonienia do tego specjalisty, z którą pracowałam i zapytać się, bez wstydu zupełnie, czy nie miałby ochoty do mnie wrócić. Mhm. Moment, kiedy ja nie mam wstydu, że dzwonię, bo rozstałam się w dobrych relacjach, dobrych warunkach, wszyscy zrozumieliśmy daną sytuację i ja mogę go zapytać, czy on do mnie chce wrócić. I teraz oczywiście może już w tym czasie znaleźć inną pracę, zupełnie się gdzie indziej odnaleźć zawodowo i może nam podziękować, a to zwykle jest bardzo przyjemna rozmowa, co słychać, fajnie, że się udało i tak dalej, a może być tak, że nawet mi nie przyjdzie do głowy, że ja mógłbym sięgnąć po fachowca, który, słuchajcie, bo to też jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego, którego nie będę musiał szkolić, nie będę musiał wdrażać, nie będę musiał rekrutować. To jest, aż się uśmiechnęłaś, więc... Tak, tak, Paulina, bo myślę, że to jest taki moment, w którym tak optymistycznie można zakończyć tę rozmowę, bo możemy życzyć po prostu sobie i wszystkim pracownikom i wszystkim pracodawcom takiego szczęśliwego finału tego koronawirusa. I tego, że właśnie po tych mocnych turbulencjach gospodarczych no nastąpi właśnie taki moment. I ja czekam na ten moment. Tak, ja czekam na ten moment. Wszystkim, którzy nas słuchają, żeby ten moment nastąpił. I fajnie, że to tak ujęłaś w ten sposób, bardzo optymistycznie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Paulina, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i na pewno pomocnymi wskazówkami dla wszystkich, którzy potrzebują dzisiaj z nich skorzystać. Dzięki serdecznie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję.